Bardzo pracowite 2 dni, bo dzisiaj już jest zdecydowanie spokojniej. Czwartek i piątek w sumie to ponad 670 interwencji. Najwięcej wyjazdów zanotowali strażacy z Poznania i okolic, ponad 190. Bardzo często też wyjeżdżali strażacy z Szamotu, blisko 60 interwencji. W Pile ponad 40, Czanków, Nowy Domyśl i Międzychód to ponad 30 interwencji, więc widać, że tutaj po tej statystyce, że to głównie północ naszego województwa. Dzisiaj już jest zdecydowanie spokojniej. Do chwili obecnej zanotowaliśmy 50 zgłoszeń. Są to jeszcze jakieś pozostałości, głównie tych zdarzeń, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej. Najczęściej wyjeżdżaliśmy do powalonych drzew, złamanych gałęzi. Tych interwencji mieliśmy blisko 550. Ponad 60 interwencji dotyczyło wypompowywania wody z podtopionych obiektów. 37 uszkodzonych dachów bądź elementów, które znajdowały się na dachach, jakieś opierzenia, gzymsy i tym podobne rzeczy. 16 interwencji dotyczyło linii energetycznych, natomiast kilkanaście zdarzeń to również zdarzenia z udziałem samochodów, na które najczęściej spadały drzewa bądź reklamy wielkopowierzchniowe.